Rok 2015 był to rok dużych spadków cen, kolejny rok dużych spadków cen. W 2016 mamy z podobną sytuacją. Wydaje się, że te ceny osiągnęły historyczne dno i już nie ma obszaru do obniżki cen. W mojej ocenie rok 2017-2018 będą tymi latami, gdzie będzie stagnacja i powoli wzrost powolny cen węgla. Oczywiście będzie miała na to wpływ sytuacja wewnątrz kraju, sytuacja na rynku węgla, w jakim kierunku pójdzie restrukturyzacja polskiego górnictwa. To będzie kluczowe. Dokładnych planów restrukturyzacji górnictwa nie znam. Skupiamy się natomiast w Bogdance na tym, by w tych trudnych warunkach otoczenia rynkowego Bogdanka mogła sobie poradzić i by utrzymać na odpowiednio niskim poziomie koszty jednostkowe. I w tym celu działamy. Przypomnę, że Bogdanka ma dosyć duży potencjał wydobywczy, nie korzysta z całości tego potencjału wydobywczego, w związku z tym musi ograniczać wydobycie, dostosowując to wydobycie do możliwości sprzedażowych, do mieszania wolumenów na rynku, ale tak, by koszt jednostkowy był na takim poziomie, by mogła generować zyski. I myślę, że rok 2015 pokazał, że udało nam się to zrobić. 2016 jeszcze większe wyzwania przed nami stawia, ale myślę, że równie sobie poradzimy.